Hej, czy często tak masz, że otwierasz lodówkę i nie ma co jeść, albo domownicy ją otwierają i mówią: tam nic nie ma, nie mamy co jeść, jesteśmy głodni. Do sklepu masz daleko, nie chce ci się, albo już zamknięty. Dlatego ja zawsze mam w spiżarni puszkę fasoli. Albo białej, albo czerwonej, z której można zrobić przepyszną pastę, która smakuje wszystkim, jest zdrowa i jest świetną pastą na kanapki. Jak to robię? Puszka fasoli. Jedzenie, które teraz pokazuję, tą pastę zrobisz w 3 minuty. Puszkę fasoli odcedzasz, przepłukujesz pod bieżącą wodą. Fasolę przepłukaliśmy, wrzucamy do miseczki. Do tego sól, tak? Bo ona raczej nie ma smaku, więc tak, trochę soli. Do tego pieprz czarny, kolorowy, jaki masz pod ręką, żeby było trochę takiej ostrości. I do tego tłuszcz, zdrowy tłuszcz, olej z zimnego tłoczenia. Ja akurat wybrałam olej z lnianki, olej rydzowy. Może być też lniany, może być z wiesiołka, z ostropestu. Takie, słuchajcie, dwie płaskie, porządne łyżki. I jeszcze dla ostrości, do czerwonej fasoli mi pasuje czerwona cebula, którą kroję w grubą kostkę. Raz, dwa, trzy. Cebula pokrojona. I też ląduje w miseczce razem z fasolą. Teraz mikser ręczny i naszą pastę miksujemy. Minuta miksowania, pasta gotowa. Kolor taki buraczkowy, ale to nie ma znaczenia. I słuchajcie, macie fajne jedzenie. Fajne jedzenie, zdrowe, wegańskie. Może być i dla dzieci, i dla dorosłych. Jak dla dzieci, może być mniej cebuli, może być mniej pieprzu. Też dzieciaki z chęcią zjedzą, tak? Pastę smarujemy, chlebek, słuchajcie, o. Do tego możemy dołożyć listek sałaty, możemy skroić pomidora. O, i możemy z tego zrobić to, co macie w domu w danej chwili. Ja mam akurat tutaj ogórki małosolne. O, ogórek świetnie, świetnie z tą pastą pasuje. O, i ogóreczka, i trochę koperku zielonego, i voilà. Gotowe. Do pojemnika, do lodówki. Nie ma co jeść, zawsze jest co jeść. Słuchajcie. Także puszkę pasty, słuchajcie, zawsze miejcie w domu. Też może to służyć jako dip, po prostu. Do wyjadania, tak? Moczycie jakieś, nie wiem, macie seler naciowy, marcheweczki, sałatę, moczycie w paście i zajadacie. Ja Wam życzę smacznego. Jeżeli podobają Wam się moje proste przepisy, krótkie, tanie, zasubskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę. Napiszcie, czy się podobało. Smacznego!